Dzień dobry z Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Adama Asnyka w Kaliszu, z filii numer 6 w Szczypiornie. Jak co dwa tygodnie dobrą piłkę wrzuca Wam Iza Fietkiewicz-Paszek. Każda stopa na łące odznacza świat rzeczy małych. Chciałabym, żeby ten cytat z wiersza bohaterki dzisiejszego programu w jaki sposób wyznaczał nam azymut dalszych rozważań. Ale po kolei. Janina Osewska, poetka, animatorka życia literackiego oraz regionoznawczyni, która bardzo aktywnie promuje swoją małą ojczyznę, czyli Augustów. Przy okazji w kwietniu tego roku została uhonorowana tytułem ambasadorki Augustowa. Janina Osewska jest autorką 7 książek poetyckich, w tym jednej dwujęzycznej, polsko-angielskiej, oraz albumu fotografii pod tytułem Okruchy. Osewska od lat zajmuje się fotografią, realizowała swoje projekty m.in. w Stanach Zjednoczonych, w Syrii, w Libanie czy w Australii. Wracam jednak do poezji i opowiem Wam o najnowszej książce, wydanej w 2020 roku, książce pod tytułem Jaśnienia. Zacznę od kciuków. Otóż ten tom został nominowany do Nagrody Orfeusza Mazurskiego. Przy okazji również tom, o którym Wam opowiadałam kilka tygodni temu, tom Teresy Radziewicz-Eś. Kto nie widział tego odcinka, proszę kliknąć w róg ekranu na i. I no cóż, no mam dwa kciuki, więc za obydwie panie będę je trzymać do 25 czerwca. Wtedy poznamy laureatkę bądź laureata tego konkursu. Jaśnienia. Zanim Wam naświetlę, nomen omen, koncepcję i strukturę tej książki, a te są tu niezwykle istotne, zapraszam do wysłuchania wiersza, o którego przeczytanie poprosiłam autorkę. Wiersza otwierającego tom. Nina wypadła z rąk położnej podczas pierwszego obmywania ciała. Tajemnicze zgrubienie pod piersią wyjaśnił opis zdjęcia rentgenowskiego po 20 latach i opowieść matki. Od pierwszego dnia wymykałaś się z rąk. Nie dawałaś się sformatować. 1955. Janina, przypuszczam, że dla najbliższych właśnie Nina, urodziła się w 1955 roku. Nad interpretacją pewnie byłoby takie pewne stwierdzenie, że bohaterka, podmiotka liryczna i autorka to ta sama osoba. Ale koncepcja książki jest taka, że każdy z ponad 50 tekstów jaśnień to opowieść właśnie Niny. I każdy z tych wierszy jest sygnowany rokiem, kolejnym rokiem. Można powiedzieć, że w jakiś sposób kolejne lata stają się nie tylko tłem, ale i bohaterami kolejnych wierszy. W ten sposób układa się taki swoisty kalendarz od 1955 roku. Nawiązując jeszcze do relacji właśnie autorka bohaterka. Nie chcę oczywiście wyrokować, ile jest Niny w Janinie, czy też Janiny w Ninie, ale proszę posłuchać etymologicznie, jak to imię brzmi. Ja, Nina. W jaki sposób nam to może coś sugeruje. Natomiast pewne jest to, że wraz z Janiną autorką i Niną bohaterką przechodzimy przez kolejne lata, przez kolejne wiersze. A w tle toczy się historia. Ta wielka historia, jak stan wojenny czy wybuch elektrowni w Czarnobylu. Ta historia codzienna, bardzo dobrze jest oddany klimat PRL-u, czy też później przemian po 1989 roku. Ale także ta osobista, mała historia, rodzinna, intymna.
Ważne w tym wszystkim jednak jest to, że niezależnie od tego, czy Osueska pisze o sprawach uniwersalnych, które no, jedni z nas znają z opowieści, inni z racji wspólnoty pokoleniowych doświadczeń, czy też pisze o sprawach osobistych, rodzinnych, tych często właśnie intymnych, tu i tu poznajemy to wszystko z perspektywy Niny. Ona decyduje, według jakiego klucza chce nam udostępnić swoją historię i ona decyduje, w czym mamy współuczestniczyć. Polegamy więc, można powiedzieć, w całości na narracji Niny i na pamięci Janiny, które układają się w taką ciągłą, spójną opowieść od dzieciństwa do dojrzałości. Razem z autorką i z bohaterką spotykamy bliskich Janiny, Niny, dziadków, rodziców, później już dzieci. Zaglądamy do kina objazdowego, zaglądamy na targowiska, podziwiamy meblościanki z lat 70., wagarujemy razem z Niną, martwimy się nieprzyjęciem na studia z braku punktów za pochodzenie. Przeżywamy pierwszą żałobę po wróblu. Tak swoją drogą motyw tej wróblej śmierci pojawia się w wielu wierszach i widać, że to był naprawdę pierwszy poważny wstrząs i przyczynek do pierwszych refleksji eschatologicznych Niny i pewnie też Janiny. Przyglądamy się tym wszystkim historiom, obyczajom, legendom rodzinnym, ale i również inicjacją, na przykład pierwsza fotografia, pierwsze bagary, pierwsza wycieczka do stolicy, pierwsza miłość, pierwszy poród, ale także pierwsza śmierć bliskich, pierwsze utraty. Przyglądamy się jednak czemuś znacznie więcej niż fakty, niż wydarzenia. Przyglądamy się również tym emocjom, jakie się wokół tych wydarzeń dzieją i przyglądamy się również mechanizmom, które kierowały losem Niny w tę bądź inną stronę. Dla przykładu zwróćcie uwagę na frazę z wiersza, który usłyszeliśmy w wykonaniu autorki. Nina wypadła z rąk położnej podczas pierwszego obmywania ciała. Dziecko wypada z rąk położnej, czyli no, stało się coś groźnego, coś niebezpiecznego. Ale z drugiej strony był to być może jakiś pierwszy, jeszcze nie wiem, nieuświadomiony oczywiście, akt pewnej niezależności, wyrwania się schematom, wymknięcia się, wymsknięcia się. Jakiś taki symboliczny akt rodzącej się woli, a może ucieczki od schematu. Osecka przeprowadza czytelnika przez życie Niny, która z latami zmienia się, wchodzi w te kolejne cykle, w kolejne role kobiece, role wnuczki, córki, siostry, przyjaciółki, później matki i tak dalej. Pamiętacie, o co prosiłam na początku? Każda stopa na łące odznacza świat rzeczy małych. I faktycznie Nina fragment po fragmencie poznaje świat, poznaje historię, ale również poznaje samą siebie. A my z kolei również tak fragmentarycznie poznajemy jej historię na tle zmieniającej się Polski i na tle historii drugiej połowy XX i początku XXI wieku. Opowieść kończy się na wierszu sygnowanym rokiem 2020. Posłuchajmy więc wiersza, który zamyka tę opowieść i zamyka książkę. Przez wiele lat Nina nie mogła usiedzieć nad wodami Siloe, w chłodzie Nowiu i Mule Nowim. Rzucała się wtedy w inne wody, o brzegach z błota i białego piasku. W wiór skręcały się myśli, a nikt nie powiedział nawet słowa, który z brzegów jest dobry. Dopiero gdy światło scaliło ziarna piachu w skałę, znowu stanęła nad Siloe. 2020. Jaśnienia i inne książki Janiny Osewskiej znajdziecie w filii numer 6 w Szczypiornie,
A ja tradycyjnie proszę o sygnał, czy krótka piłka do Was trafia. Dajcie znać łapką, najlepiej w górę. Subskrybujcie kanał, piszcie w komentarzach, co Wam się podoba, co Wam się nie podoba, co poprawić, zmienić. Będę wdzięczna za wszystkie uwagi.